Kolejna część programu Dzień z Republiką i kolejny gość. Jest nim teraz pan Marek Budzisz. Dzień dobry. Dobry, witam. Rozmawiać będziemy przede wszystkim o wojnie na Ukrainie, o tym, jak radzą sobie obie strony tego bardzo już długiego konfliktu, który w Rosji cały czas nazywany jest specjalną operacją wojskową, chociaż nie da się ukryć, że jest to już po prostu wojna od bardzo, bardzo dawna. Cherson. Cherson to jest ten obszar, nad którym chciałbym się skupić w naszej rozmowie najbardziej, a w zasadzie nie samo miasto Cherson, nie tylko może miasto Cherson, a cały ten obszar, który jest czymś w rodzaju przyczółka, czy można użyć takiego określenia, na prawym, czyli zachodnim brzegu Dniepru. Najpierw spróbujmy opisać, co tam się dzieje, bo w mediach pojawiają się już od co najmniej tygodnia informacje o z jednej strony ewakuacji ludności cywilnej, władz kolaboracyjnych, ale także pewnych elementów infrastruktury, nawet zwierzęta z zoo podobno zostały ewakuowane na brzeg wschodni i dalej w głąb Rosji. A z drugiej strony nie słychać o ewakuacji jakichś dużych oddziałów wojskowych, wręcz przeciwnie, rozbudowywane są linie obrony. Co tam się na tym zachodnim brzegu Dniepru dzieje, pańskim zdaniem? No, musimy zacząć od tego, że mamy do czynienia z blokadą informacyjną po obydwu stronach. To znaczy te informacje, które docierają z Ukrainy i też docierają z Rosji, one są niepełne, częściowo też niewiarygodna, w związku z tym no, trzeba podchodzić do tych wiadomości z pewną rezerwą. Natomiast jakiś generalny obraz jest, jak się wydaje, możliwy do nakreślenia. I on w gruncie rzeczy sprowadza się, taka jest przynajmniej moja opinia, do tego, o czym niedawno publicznie mówił w jednym z wywiadów telewizyjnych prezydent Serbii Vučić, który regularnie rozmawia z Putinem. Otóż on powiedział, że Rosjanie, mając na myśli kierownictwo polityczne, to też jest ważne rozróżnienie, chcą przekształcić Cherson w coś w rodzaju Stalingradu, a w związku z tym chcą tak długo i skutecznie w zamyśle bronić się, ażeby wykrwawić siły ukraińskie, no i osiągnąć w ten sposób jakiś przełomowy moment w wojnie. To jest pewnego rodzaju rachuba polityczna. I dlatego mieliśmy do czynienia z ewakuowaniem i administracji, i ludności cywilnej, i części też oddziałów. Chodziło tu o skrócenie tych linii obrony. Więc póki co, na dzień dzisiejszy, wydaje się, że tego rodzaju decyzja, jeśli chodzi o nastawienie strony rosyjskiej, dominuje, chociaż też trzeba to uczciwie powiedzieć, są informacje mówiące o tym, że z kolei ta część wojskowa rosyjskiego establishmentu opowiada się za ewakuowaniem całego prawobrzeża Dniepru, no, choćby z tego względu, że funkcjonowanie dużego zgrupowania, bo ocenia się, że tam jest od 15 do 20 tysięcy wojsk rosyjskich, funkcjonowanie i zaopatrywanie przede wszystkim przez rzekę, gdzie przeprawy są i uszkodzone, i pod kontrolą ogniową strony ukraińskiej, jest bardzo trudna. W związku z tym tego rodzaju opór będzie trudny. W związku z tym tu mamy do czynienia też, tak przynajmniej donoszą niektórzy dziennikarze, z takim podziałem między tą częścią wojskową establishmentu, która chciałaby zorganizować obronę na lewym brzegu Dniepru, a częścią polityczną. Ale to politycy podejmują decyzję, więc póki co wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z takim scenariuszem, który można by z grubsza nazwać twierdzą Cherson. Panie redaktorze, gdy słuchałem pana o tych analogiach między Chersoniem a Stalingradem, natychmiast pomyślałem o II wojnie światowej, ale nawet nie samej Rosji, a Cesarstwie Japońskim, zmaganiach Cesarstwa Japonii na Pacyfiku z Amerykanami. Tam było bardzo silne
myślenie w kategoriach Tsushimy, nowej Tsushimy. Jedna wielka bitwa morska, która rozstrzygnie wojnę. I wiemy, że Japończycy cały czas myśleli, łącznie z admirałem Yamamoto, marzyli o takiej bitwie. Tak się nie stało, a może stało tylko bitwa Leyte, tak, czy na Morzu Filipińskim stała się odwróceniem Tsushimy. To się nie udało. Myślenie w tych kategoriach zaprowadziło ich w końcu do klęski. Czy to nie jest tak, że Rosjanie są trochę zakładnikami własnego mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Stalingradu, który odwrócił kartę wojny? A sytuacja przecież jest zupełnie inna. Ukraińcy też znają ten mit i może wcale nie będą chcieli wchodzić w tą zastawioną pułapkę. No właśnie, właśnie dlatego mamy do czynienia oczywiście z walkami i z takim stopniowym posuwaniem się z strony ukraińskiej na prawobrzeżnej części Chersońszczyzny. I to już ma miejsce przecież od lipca tego roku, ale nie mamy do czynienia z żadną frontalną, wielką ofensywą właśnie po to, żeby uniknąć strat. To na Ukraińska doskonale zdaje sobie sprawę, jak trudną operacją jest zdobywanie umocnionych pozycji miejskich w sytuacji, kiedy trzeba nacierać z obszarów no, pozbawionych ochrony, bo przecież na przedmieściach Cherson jest otoczony stepem. W związku z tym tam nawet nie ma terenów jakichś pagórkowatych, jak na przykład w Donbasie. To jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o prowadzenie działań. I strona ukraińska nie spieszy się, tak można by powiedzieć, i nie zamierza frontalnym atakiem ryzykować dziesiątkowania własnych jednostek. Dlatego wydaje mi się ta wojna tak właśnie wygląda i te zmiany, które tam mają miejsce w polu, są relatywnie powolne, stopniowe. To na czym dzisiaj, jak się wydaje, strona ukraińska się koncentruje, to na takim ataku wzdłuż rzeki Ulec, zarówno na lewym, jak i prawym brzegu tej rzeki, właśnie po to, żeby dojść do Dniepru, rozcinając to rosyjskie zgrupowanie jak gdyby na dwie części, ale nie ryzykując frontalnego ataku na Cherson. Ukraińcy o tym wiedzą. Zresztą wojna, która jest toczona od lutego, przekonała obie strony o tym, o czym pan wspominał, trudności ofensywy przeprowadzanej w mieście, walk w mieście. Mariupol był takim doskonałym przykładem. Natomiast istniała inna metoda stosowana od średniowiecza, od starożytności zdobywania miasta, czy raczej przejmowania kontroli nad miastem, branie go głodem, jak to kiedyś w Polsce mówiono, tak? Wziąć miasto głodem. Czy pańskim zdaniem istnieje taki właśnie scenariusz doprowadzenia Chersonia, rosyjskiego Chersonia, czy Chersonia pozostającego pod kontrolą rosyjską, do kapitulacji w wyniku skutecznego odcięcia dróg zaopatrzenia, izolowania go, ale nie zdobywania w tych krwawych miejskich walkach? Wydaje się, że ten scenariusz już jest po części realizowany. No, on się zaczął w momencie uderzenia na most przez Cieśninę Kerczeńską. Pamiętajmy, że ten most jest uszkodzony i on jakby funkcjonuje, ale nie w pełni swoich wcześniejszych możliwości. To remont tej części drogowej ma być zakończony, jak wynika z ostatnich informacji, dopiero jesienią przyszłego roku. Więc w tym sensie strona ukraińska, potem realizując całą sekwencję uderzeń na magazyny i linie zaopatrzeniowe rosyjskiego zgrupowania wiodące z Krymu właśnie, ona już skutecznie osłabiła właśnie te, które i tak są słabą stroną Rosji, linie zaopatrzeniowe czy w ogóle siły logistyczne. To cały czas ma miejsce. I ataki również na przeprawy przez Dniepr, czyli na tą przeprawę w Nowej Kachowce, tam gdzie jest Tama, czy przeprawa
czy uszkodzenia mostu Antoniwskiego w Chersoniu, no one nie wstrzymały zupełnie zaopatrzenia sił rosyjskich, ale znacząco utrudniły tego rodzaju działanie, co obiektywnie rzecz biorąc poprawia sytuację bojową strony ukraińskiej. Natomiast to oczywiście nie jest sytuacja taka, że Rosjanie są zupełnie bez możliwości działania, dlatego że oni zgromadzili znaczące zapasy też na prawym brzegu i taki stan może się utrzymywać dość długo. Mówi się od pewnego czasu i na to też warto zwrócić uwagę, że jeżeli gdzieś strona ukraińska będzie chciała przeprowadzić frontalne uderzenie, to raczej nie w kierunku na Chersoń, tylko wychodząc z Zaporoża i jakby dążąc do rozcięcia tych pozycji rosyjskich na dwie części, tak żeby izolować tę część związaną z Donbasem, z Ługańskiem i też z Mariupolem od tej części krymskiej. Tam nawet pojawiły się takie informacje, że strona ukraińska zgromadziła znaczący potencjał bojowy, bo mowa jest o 10 brygadach zmechanizowanych rezerwowych, co by wskazywało, że być może jest coś na rzeczy. No ale na to jeszcze chyba przyjdzie trochę poczekać, dlatego że dzisiaj kończy się ten okres, kiedy pogoda utrudniała znacząco działania sił pancernych i zmechanizowanych, no bo jesień to jest w tej części Ukrainy głównie faza dość intensywnych opadów. One się już powoli kończą, ta ziemia zaczyna schnąć. W związku z tym jakichś nieco bardziej aktywnych działań można się najprawdopodobniej spodziewać gdzieś w drugiej połowie listopada, może nawet trochę wcześniej. No bo to zależy od tego, jak warunki atmosferyczne, na co one będą pozwalały. Natomiast strona ukraińska jakby nie rezygnuje z wywierania takiej stałej presji na Chersoń, choć bez ryzykowania frontalnego ataku. I ta stała presja ma zmusić Rosjan do podjęcia decyzji, o której generał Surowikin mówił już jakiś czas temu, czyli najprawdopodobniej jakby ewakuacji tego prawego brzegu, chociaż jeszcze tego rodzaju działania nie zostały podjęte. Rosjanie, co też warto dostrzec, oni jakby budują alternatywne linie obrony na lewym brzegu Dniepru. Tam są wznoszone umocnienia, tam jest budowana linia obrony, a w związku z tym oni też liczą się z tym, że mogą zostać zmuszeni do odwrotu. No ale póki co jeszcze tego rodzaju sytuacji nie mamy. W tym materiale, który sobie oglądają nasi widzowie w czasie rozmowy, widzimy teraz akurat pododdziały artylerii rakietowej, ale wcześniej duży materiał pokazujący zaplecze, zakłady remontowe, remontujące sprzęt ukraińskiej armii. Tam były BWP-y uszkodzone w czasie walk, MTLB, różny naprawiany sprzęt. I teraz moje pytanie o to, co dzieje się na zapleczu i to na zapleczu obu armii. Wiemy, że trwa swoisty wyścig z czasem. Uzupełnianie uszkodzonego sprzętu, uzupełnianie też stanów osobowych w jednostkach. Rosjanie wiele sobie obiecują po tej mobilizacji. Ja spotkałem się z takimi opiniami na rosyjskich czy prorosyjskich stronach, że niech tylko ziemia stwardnieje, front ruszy, w domyśle rosyjski front. Oni z kolei to, o czym pan redaktor mówił, postrzegają zupełnie na odwrót. Jak tylko nastaną dobre warunki pogodowe, ruszy front rosyjski. Jak wygląda ten wyścig na zapleczach? No tutaj też możemy mówić o pewnych szacunkach. Po pierwsze, rosyjskie fabryki produkujące na potrzeby wojska, w tym i zakłady remontowe, pracują na 3 zmiany i w takim rytmie 7 dni w tygodniu, czyli w takim ruchu ciągłym.
Natomiast to nie oznacza, że Rosjanie są w stanie w sposób jakby bardzo szybki odbudować ten potencjał, który na Ukrainie utracili, dlatego że z szacunków czy z wyliczeń też i niezależnych rosyjskich ekspertów wojskowych wynika, że moce produkcyjne, na przykład fabryk produkujących czołgi oraz transportery opancerzone, w dwóch segmentach, czyli jeden segment związany z modernizacją tego sprzętu, który jest w magazynach długotrwałego składowania i pochodzi jeszcze z czasów sowieckich, oraz produkcją nowych zupełnie czołgów, no to to w najbardziej optymistycznym rachunku daje możliwości wypuszczenia na gdzieś około 270, no może 300 czołgów rocznie. To wskazywałoby na to, że Rosjanie tracą więcej, niż są w stanie wyprodukować i uzupełnić te straty. I dlatego też część ekspertów jest zdania, że Rosjanie potrzebują takiej przerwy strategicznej, takiej pieriedyszki, która... I właśnie dlatego coraz częściej zaczynają mówić o jakiejś formie rozmów pokojowych czy przerwaniu działań wojennych przy zachowaniu terytorialnego status quo oczywiście, dlatego że potrzebują czasu na odbudowanie swojego potencjału. Tu nie chodzi tylko o zniszczony sprzęt, to chodzi tu również o arsenał rakiet, bo one są już w sporej części na wyczerpania, przynajmniej ten arsenał, który można użyć, bo Rosjanie utrzymują taką żelazną rezerwę na wyposażeniu sił strategicznych. Te rakiety, zwłaszcza rakiety manewrujące i balistyczne, ich nie można, jak to się mówi, nieładnie rozchodować do zera. Między innymi właśnie dlatego, jak się spekuluje, Patruszew, czyli sekretarz Rady Bezpieczeństwa, pojechał do Iranu, żeby rozmawiać o dostawach irańskich rakiet balistycznych, bo Rosjanie już mają ograniczone możliwości w tym zakresie. Ale to dotyczy nie tylko rakiet, to dotyczy też amunicji artyleryjskiej. Jakby Rosjanie używali czy zużywali znacznie więcej, niż byli w stanie produkować, bo pamiętajmy, że w tej najbardziej intensywnej fazie działań wojennych w Donbasie oni dziennie zużywali gdzieś około 60 tysięcy, jak się szacuje, pocisków artyleryjskich, co oznacza, że w ciągu miesiąca tak intensywnych działań oni byli w stanie zużyć tyle, ile ich wszystkie zakłady razem wzięte produkują w skali roku. Oni oczywiście zgromadzili zapasy jeszcze przed wojną i to niemałe zapasy, ale ten zasób powoli się wyczerpuje. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o silniki lotnicze, one też się zużywają. No, to jest oczywiście rzecz w czasie wojny, zwłaszcza tak intensywnej, normalna, no ale mamy do czynienia właśnie z tym, że ten organizm przemysłowy strony rosyjskiej nie pozwala na odbudowanie w całości utraconego potencjału, a w związku z tym Rosja może być zainteresowana tą przerwą strategiczną. Po stronie ukraińskiej sytuacja jest w gruncie rzeczy podobna, tylko że Ukraina ma tutaj, powiedziałbym, dwa atuty. No po pierwsze, ma cały czas dostawy od sojuszników zachodnich, chociaż tu też trzeba powiedzieć, że ten zasób magazynowy w państwach wspierających Ukrainę również jest na wyczerpaniu. No na przykład niedawno pojawiła się informacja, że strona włoska dostarcza pociski używane przez haubice, które Włosi otrzymali w ramach pomocy amerykańskiej w latach 50. One oczywiście są zmodernizowane i sprawne, ale to pokazuje, że Zachód też nie ma niewyczerpanych zasobów. Drugim elementem jest to, że strona ukraińska dość dużo sprzętu przechwytuje od Rosjan i używa tego sprzętu po remontach, które przeprowadza, i to jest jakby
jakby element wzmocnienia ukraińskiego potencjału. Natomiast z tym mogą oni też mieć problemy ze względu na taką metodyczną i systematyczne atakowanie przez Rosjan infrastruktury energetycznej, co ma oczywiście prowadzić do zastraszenia ludności, do wywołania fali migracyjnej, ale również, a może nawet przede wszystkim, do jakby uniemożliwienia funkcjonowania tych fabryk pracujących na rzecz ukraińskiej armii i systemu komunikacyjnego, no bo koleje jakby są głównym elementem zasilania, dzięki któremu strona ukraińska otrzymuje w ogóle pomoc. Reasumując, ten wyścig trwa, żadna ze stron nie chce tej wojny w tym momencie zakończyć, chociaż rosyjska strona liczy na jakieś przerwanie, by złapać drugi oddech i niestety kontynuować tą morderczą wojnę dalej. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji, dla naszej telewizji. Marek Budzisz był moim Państwa gościem. Kłaniam się nisko. A u nas już za chwilę kolejny gość, będzie nim redaktor Mirosław Skowron z Polskiego Radia.